Marko, it was your comeback. Marko, to był twój powrót do Wrocławia po dłuższym czasie. Śląsk zremisował z Lechią 0-0. Czy jesteś rozczarowany po tym remisie? Nawet bardzo mocno. Mieliśmy, a właściwie to ja miałem fantastyczną okazję do strzelenia gola w pierwszej połowie. Powinienem zdobyć wtedy bramkę i biorę za niewykorzystanie tej sytuacji pełną odpowiedzialność. Po przerwie niezłą szansę miał też Grzegorz Kuświk. Też powinien być wtedy gol dla nas. To były te momenty, w których mogliśmy rozstrzygnąć mecz na swoją korzyść. Nikt chyba nie ma wątpliwości, że byliśmy na boisku zespołem lepszym. Za wyjątkiem może kwadransa po przerwie, spotkanie toczyło się pod naszą kontrolą. Trudno cokolwiek więcej powiedzieć. Byliśmy lepsi, powinniśmy strzelić bramkę. To wszystko. Może po prostu zabrakło wam szczęścia, którego Lechi brakuje na stadionie we Wrocławiu już od dobrych kilku lat. To się na pewno w przyszłości zmieni. Myślałem, że nastąpi to już dziś, ale nie udało się. Tak jak powiedziałem wcześniej, mieliśmy z Grześkiem Kuświkiem swoje szanse, ale nie wykorzystaliśmy ich. Musimy być skuteczniejsi w kolejnych meczach, a przecież już w piątek gramy u siebie z Koroną Kielce. Będziemy pozytywnie nastawieni do tego spotkania. A jakie były twoje wrażenia po powrocie do Wrocławia po dłuższym czasie? Bardzo miłe uczucie. Spotkałem kilku starych znajomych, Jarka, Dawida, Anię, kilku chłopaków, z którymi kiedyś grałem w Śląsku. Kapitalna sprawa i z pewnością był to dla mnie specjalny dzień. Sam guys, Dankowski, Zieliński, and it was good feeling, you know, it was a special day today.